Włącz i zostań z nami. Nasi dzielni lekarze, pielęgniarki i ratownicy walczą, by ocalić życie chorych. Nasi dostawcy i kurierzy ścigają się z czasem, by dostarczyć zaopatrzenie medyczne. Nasi najlepsi naukowcy pracują całą dobę, by wynaleźć ratujące życie lekarstwo i sądzę, że radzą sobie bardzo dobrze. Nasze społeczeństwo dokonuje ogromnych poświęceń, aby zakończyć tę pandemię. Według amerykańskich władz Stany Zjednoczone wkraczają właśnie w kulminacyjny okres epidemii koronawirusa. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork. Polacy do świąt podeszli bardzo w sposób rozsądny, czyli nie odwiedzaliśmy siebie nawzajem, byliśmy w domu, przeżywaliśmy te święta w sposób inny niż zawsze, ale myślę, że w sposób bardzo rozsądny. Mam nadzieję, że nie będzie większych ilości nowych zachorowań w okresie poświątecznym. Panie ministrze, mamy informacje dotyczące znaczącej liczby zakażeń, które są zakażeniami pochodzącymi z, czy to z jednostek szpitalnych, czy to z domów pomocy społecznej. Co to oznacza z perspektywy walki z samą epidemią? Czy to jest sygnał wskazujący, że kontrolujemy? Myślę, że to jest dobry moment, aby pokazać naszą solidarność całej służby zdrowia z pacjentami. Wiemy, że są takie miejsca, gdzie brakuje tego personelu. Wiem, że także dzisiaj będą dodatkowe skierowania wystawiane, aby te osoby, czy to lekarze, czy pielęgniarki, także stawiały się w tym miejscu i pomagały w bieżący stan epidemiologiczny w kraju. A na tę chwilę jakich się pan spodziewa rekomendacji? Myślę, panie dyrektorze, że te wybory się odbędą, że w sposób korespondencyjny, w sposób bezpieczny można je przeprowadzić. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był państwa i moim gościem. Panie ministrze, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Powstały memy, powstała cała masa komentarzy na ten temat. Agnieszka Siewiernik-Maciorowska. Jak mają przegrać, to przegrają. Na dzień dzisiejszy wszystkie sondaże wskazują, że nie przegrają, a pani Kidawa-Błońska zachowuje się tak, jakby siedziała, bo ona dzisiaj jest w takiej sytuacji, że siedzi tuż przed kociołkiem, gdzie naokoło siedzą lodożercy i mówi, że są przerażeni, skrobiąc marchewkę do garnka, w którym ona za chwilę wyląduje. No to jest taka sytuacja. Bądźmy poważni, przejdźmy do poważniejszych tematów, bo to jest po prostu jakaś kpina, co tu się dzieje. No. Jest spodziewane lądowanie samolotu giganta w Warszawie na lotnisku Chopina. Z Chin transportowany jest sprzęt medyczny właśnie na pokładzie tego największego i najcięższego samolotu transportowego świata. Zony ochronne, inny asortyment, wszystko to, co jest wykorzystywane w szpitalach oraz poprzez służby, które są zaangażowane w walkę z koronawirusem. Jest to między innymi 10 milionów maseczek czy 500 tysięcy sztuk kombinezonów ochronnych. Gdyby klasycznie transportować zwykłymi samolotami ten ładunek, trzeba by ich było wykorzystać aż 10. To 10 przelotów, więc jak podkreślają władze KGHM-u, to jedna odprawa celna, jeden transport i nie trzeba czekać na kolejny transport. Firmom, które również spółkom Skarbu Państwa, które również wspierają te działania, przylot Antonowa Mri, określam, jest to jeden z wielu lotów, ponieważ praktycznie każdego dnia lądują duże samoloty, które dowożą do Polski sprzęt. Upadł także program lotów kosmicznych, radziecki program lotów kosmicznych. No i wydawało się, że Antonow już nigdy nie wbije się w powietrze, jeśli chodzi o loty komercyjne, ale te zaczęły się w 2001 roku. W 2004 roku najcięższy ładunek 247 ton został zorganizowany na trasie z Pragi do Taszkentu. Jeśli chodzi o wagę tego ładunku... Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.